Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie, w powiecie oszmiańskim, na kresach wschodnich Rzeczpospolitej, pozostających wówczas pod zaborem rosyjskim. Wspominając swoje dzieciństwo, dostrzegał w nim jedno wielkie pasmo Bożego miłosierdzia. Uważał, że Pan Bóg okazał mu miłosierdzie, gdy pozwolił mu urodzić się w pobożnej rodzinie. Wychowany w tradycyjnie religijnej i patriotycznej rodzinie, żyjącej autentycznie wartościami chrześcijańskimi, umocniony nimi, wszedł w życie z pragnieniem oddania się na służbę Bogu i ludziom. Widział ją w powołaniu kapłańskim, które uważał za wielki przejaw Bożego miłosierdzia. Miłosierdzie Boga odkrywał w kapłanach, których spotkał na swojej drodze. W szczególny sposób wspominał księdza Jana Kunickiego, który rozbudził w nim pragnienie poświęcenia się życiu Bożemu w kapłaństwie. Dzięki posłudze księdza Kunickiego także w dalszym życiu księdza Sopoćki mocno rozwinie się działalność abstynencka. Z pewnością ubóstwo i prostota życia rodziny Sopoćków wymagały od Michała podejmowania wielu wyrzeczeń, a w miarę rozwoju i dojrzewania duchowego przeradzały się one w niemal ascetyczny styl życia. Już w latach szkolnych Michał Sopoćko odznaczał się odwagą wiary, czego przejawem było upominanie się o naukę religii katolickiej, o powrót symboli religijnych do szkoły. Dla kolegów był zawsze budującym przykładem wierności praktykom religijnym. Obok religijności w latach młodzieńczych ujawniał się jego patriotyzm. Nie bał się walczyć o naukę języka polskiego. Kilka lat po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie sam uczył języka ojczystego dzieci w Zabrzeziu, narażając się tym na prześladowanie i szykany ze strony władz carskich. Pomimo trudności finansowych rodziny, nie zniechęca się w dalszym zdobywaniu wiedzy. Swoje kroki kieruje do Wilna. W przyszłym odcinku powędrujemy dalej śladami życia błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Śladami Bożego miłosierdzia. Zapraszam.